Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy spotkania z Pawłem Stępniakiem, twórcą serwisów www, wykładowcą i specjalistą od komunikacji w nowych mediach. Paweł Stępniak jest jednym z 30 młodych profesjonalistów, którzy w całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży. Pan Paweł projektuje i tworzy serwisy www, różne aplikacje. Pracował dla największych w Polsce agencji PR-owych i marketingowych. Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach dla pracowników administracji państwowej i biznesu, a od 2 lat rozwija własną firmę, która zajmuje się komunikacją w nowych mediach. Zgadza się. Tak. Może coś więcej na ten temat. Dobra. Czy z tego opisu orientujecie się mniej więcej, czym się zajmuję? Tak w skrócie, bo ja też mam duże problemy z żeby wytłumaczyć, czym się zajmuję, bo nie jestem taksówkarzem na przykład, czy lekarzem. To są zawody, które jak się powie, jestem lekarzem, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. A ja się zajmuję komunikacją w nowych mediach i to już nie jest takie oczywiste. Odpowiadam za, co to znaczy komunikacja w nowych mediach. To znaczy, co to jest reklama, wiecie, prawda? To jest marka, komunikuje się za pomocą reklamy w telewizorze, w radiu czy w prasie. Z konsumentem, czyli wami, na przykład Coca-Cola, prawda? To jest jakiś rodzaj komunikacji marki. A ja się zajmuję tym samym, tylko że w internecie, w nowych mediach. I tutaj nie mówię tylko o kolorowych banerach, które wyskakują wam i przeszkadzają w odwiedzaniu różnych stron. Mówię tutaj na przykład o Facebooku, gdzie też występują różne marki i wy klikacie lubię to. Na pewno to robicie, tak? Czy już nie? Czy już na Facebooku nie jesteście? Gdzie jesteście? Na Asku, na YouTubie? No pewnie w różnych miejscach. No i moim zadaniem jest właśnie dowiedzenie się, gdzie wy jesteście, czyli konsumenci jakiejś marki, wymyślenie, w jaki sposób się z tymi ludźmi kontaktować, komunikować, no i oczywiście zachęcić do zakupu tego produktu, samochodu, czekolady, napoju, czasem domu albo kredytu w banku. Tym się zajmuję. Okej, ale chciałbym wam powiedzieć właściwie, jak to się stało, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, ponieważ nie miałem pojęcia, że będę się zajmował internetem, kiedy byłem w gimnazjum. Wy jesteście w gimnazjum teraz, prawda? Tak. Macie mniej więcej 13 lat, dobrze? 16-15, Jezu, okej. Okay. Kiedy ja byłem w podstawówce jeszcze, nie było gimnazjum. Tak, ja wchodziłem do podstawówki, która miała 8 klas i w wieku 15 lat szło się do liceum. Okej, okay, więc troszkę mi się to wszystko miesza. Wybaczcie. Suma summarum, nie miałem pojęcia, że będę się zajmował czymś takim jak internet, bo kiedy byłem w waszym wieku, mało kto korzystał w ogóle z internetu. To było chyba tylko na uniwersytetach, uczelniach, jakiś centrach badawczych, więc zupełnie dziwna sprawa, nie mam pojęcia, już nie pamiętam, jak się wtedy żyło, jak ludzie mogli. Jak będzie wyglądał świat w roku 66, 65? Zastanawiam się, jak ten świat wtedy wyglądał. Kim wy wtedy będziecie, jeśli będziecie żyć oczywiście, bo jest szansa, że nie. Nie będę ukrywał przed wami, możecie już nie żyć wtedy. A kim będziecie wtedy? Jak macie 67 lat, przynajmniej według obecnego prawa, to kim będziecie? Pójdziecie na emeryturę. Skończycie swoją pracę zawodową. A może będziecie ją kontynuować. W każdym razie kawał życia będzie za wami. Jak wtedy będzie wyglądał świat? Wyobrażacie sobie czasem? Jak myślicie? Nie wiecie, tak? Będą samochody latać, będziemy
mieć deskorolki bez kółek, unoszące się tak nad ziemią tylko. Okej, słyszę, że macie jakieś pomysły, a możecie je zachować dla siebie, nie ma sprawy. Sęk w tym, że tak naprawdę możemy zgadywać, nie mamy pojęcia, jak świat będzie wyglądał za 50 czy 60 lat. I co ciekawsze, nie wiedzą tego ani wasi rodzice, ani nauczyciele, nikt. Nawet politycy, mimo że czasem nam to wymagają. Więc jak my możemy przewidywać, czym wy będziecie się zajmować za 5 czy 10 lat? Wy też nie wiecie. Wam się może wydawać teraz, kim chcecie być, co być może będziecie robić, ale nie wiecie. Ja też nie wiedziałem, czym będę się zajmował, jak byłem w waszym wieku. Pewne rzeczy chciałem, wyobrażałem sobie, że może będę, nie wiem, astronautą, może jakimś naukowcem. Nie jestem astronautą, nie jestem naukowcem. Na studia pojechałem do Poznania na Akademię Ekonomiczną. Tylko dlatego, że wtedy wydawało się to całkiem modne, perspektywiczne, zawód, marketing i tak dalej. Moi rodzice też to popierali, bo uważali, że to jest, że po tym można dostać pracę. Studia były niezbyt ciekawe same w sobie, ale studiowanie daje wiele różnych możliwości. Przede wszystkim studia były ciekawe, bo były daleko od domu. Więc były to takie jakby kolonie, tak? Jestem daleko od rodziców, czuję swobodę, czuję wolność. I tak, to jest bardzo dobra cecha studiów, dlatego też wam polecam studiowanie generalnie, bo to jest szkoła życia, tak? Wtedy jesteście samodzielni. Wtedy rodzice pomagają, mi też pomagali finansowo na przykład, w niewielkim stopniu, ale zawsze. Ale wiele zależy od was. Tak? To wy sami musicie wykazać się przedsiębiorczością, żeby zrobić sobie jedzenie, wynająć mieszkanie, zorganizować jakiekolwiek życie. No dobra, ale skończyły się studia i trzeba było podjąć wyzwanie, znaleźć sobie pracę. I nie miałam pojęcia, co mogę robić po studiach typu ekonomia, marketing, bo takie miałam studia. Nie miałam pojęcia, czy pracować w banku, czy pracować w jakiejś firmie. I zupełnie przez przypadek znalazłem ogłoszenie agencji interaktywnej. I pewnie dosyć ślepo wysłałem tam CV. Agencja interaktywna to jest taka firma, która właśnie tworzy komunikację w internecie. Poszedłem tam pracować, nie miałem zbyt wielkich oczekiwań, nie wyobrażając sobie tak naprawdę, co tam można robić. I okazało się, że internet to jest coś naprawdę niesamowitego. Odkryłem nowy świat, który mnie wciągnął. Poczułem, że to jest naprawdę bardzo duża, ważna zmiana w życiu każdego człowieka. I ja chcę mieć jakiś wpływ na to. Chcę brać w tym udział. Tylko problemem internetu było to, że tak jak z geografii i historii miałem nauczyciela, który mógł mi podpowiedzieć, jakie książki czytać, co jest dobre, co złe, pomógł mi w jakimś tam kierunku się rozwijać, tak w internecie jest to bardzo, bardzo trudne. I w końcu znalazłem tych swoich mentorów wirtualnych, bo nigdy ich w życiu nie poznałem. Czy kojarzycie chociaż jedno z tych zdjęć, tej osoby? Okej, okay, bo niektórzy nie kojarzą Steve'a Jobsa. Cieszę się, że ktoś kojarzy. To jest ten facet. Tych pozostałych możecie nie kojarzyć. To są osoby tylko z tego mojego wycinka internetu, z marketingu w internecie. One są dla mnie ważne. Znalazłem je i mogłem czytać ich blogi, czytać ich twórczość i uczyć się o nich. Rozwijałem się, zacząłem dzielić się tą wiedzą, zacząłem pisać artykuły, pisać bloga. Stałem się jakąś tam rozpoznawaną osobą w tej mojej branży internetowej i osiągnąłem, można powiedzieć, sukces, czyli to, o czym, do czego dąży wiele osób, tak? Czyli pracować w dużej firmie, zarabiać dużo pieniędzy, mieć prywatną opiekę medyczną i mnóstwo innych fajnych rzeczy. I osiągnąłem to w dość młodym wieku. Nawet miałem dyrektor w nazwie stanowiska. Gdzieś w tym były pieniądze, ale zacząłem się zastanawiać, co to znaczy być szczęśliwym, czy ja jestem szczęśliwy. I doszedłem do wniosku, że nie o to w życiu chodzi, żeby siedzieć właśnie przy biurku, nie być zadowolonym z siebie, być znudzonym tym, co się robi i gdzie się przebywa.
że są ciekawsze rzeczy do robienia i rzuciłem pracę, która mi dawała dużo pieniędzy, prywatną opiekę medyczną i nazwę dyrektor na wizytówce i zacząłem prowadzić własną firmę. Co prawda nie ma zbyt wiele wspólnego ze snowboardem, ale umieściłem tutaj to zdjęcie po to, żeby pokazać, że to daje swobodę. To znaczy podjęcie odpowiedzialnej decyzji, co się chce robić w życiu, że chce się mieć na przykład więcej wolnego czasu. Ja chciałem mieć więcej wolnego czasu. Nie chciałem chodzić tak, jak chodzicie do szkoły na 8 czy na którąś godzinę, bo ktoś wam tak powiedział. Ja nie chciałem tego robić. Nie chciałem chodzić do pracy na godzinę 9 i wychodzić o 17. Dlatego to, co jest bardzo ważne, to zadawać sobie często, ja sam często o tym zapominam i po jakimś czasie łapię się, że nie jestem w tym miejscu, gdzie powinienem być. Kim jestem teraz, kim chcę być i co chcę robić za miesiąc, za rok i tak dalej. Te pytania trzeba zadawać sobie cały czas, bo jeśli sobie ich nie zadajemy, to w końcu lądujemy jako dosyć mało ciekawe osoby, albo przynajmniej uważamy się, że jesteśmy mało ciekawymi osobami. Link do przyszłości to jest program, który mówi o zawodach w przyszłości, o tym, o jakich rzeczach warto myśleć, planując swoją przyszłość. I nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, to teraz wy macie taką niesamowitą szansę, ale też problem z drugiej strony, i to jest właśnie ten internet i nowe media. Tak? To jest niesamowite zagrożenie, bo dlaczego zagrożenie? Tak? Bo to jest tak zwany dystraktor, to jest coś, co was rozprasza. Z drugiej strony tam jest wiedza, która może wam pozwolić stać się super profesjonalistą, nie ruszając się z Brynicy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie niepublicznego gimnazjum w Brynicy, którzy dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy młodego profesjonalisty. Wspólnie rozmawiali o nowych zawodach i zastanawiali się, które z nich są najbardziej przyszłościowe. Całość miała charakter warsztatowy. Były quizy, pytania i wspólne ćwiczenia. Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu pod nazwą Link do przyszłości – Młodzi Internet Kariera, w którym uczestniczy Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objęte patronatem ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki społecznej.